Stara Dongola to stanowisko archeologiczne w Sudanie na wschodnim brzegu Nilu między 3 i 4 kataraktą. Od 1964 roku badania prowadzi tu polska misja, która od 1990 roku kierowana jest przez profesora Włodzimierza Godlewskiego. Rozpoczynamy od kaplic przy koptyjskim klasztorze Świętej Trójcy z VII wieku. Odkryto tu ponad 100 malowideł ściennych o tematyce religijnej, pochodzących z okresu późnego malarstwa nubijskiego od XI do XIII wieku. Apostołowie z Chrystusem. Fragment obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Scena biblijna. Te wszystkie malowidła znajdują się w kaplicach zwanych komemoratywnymi. Były one zbudowane w ten sposób, że przylegały od zewnętrznej strony do muru klasztoru. Przedstawienie Bożego Narodzenia. Maria z Dzieciątkiem. Krypty, w których byli pochowani biskupi. Stella biskupa Georgiosa. Do klasztoru przylegała trzynawowa bazylika o wymiarach 29 na 13 metrów z posadzką z płyt ceramicznych. Hala tronowa z połowy IX wieku z tarasem widokowym na szczycie. Była symbolem potęgi Królestwa Makuria. W 1317 roku została przekształcona na meczet i spełniała tę rolę do 1969 roku. Położona na wschodnim brzegu Nilu Dongola była od VI wieku stolicą chrześcijańskiego królestwa Makuria, które następnie zjednoczyło się z chrześcijańskim królestwem Nobatia. Przetrwało ono do XIV wieku, kiedy to zostało podbite przez Mameluków. Ruiny miasta rozciągają się na powierzchni 35 hektarów. Ruiny pałacu Joannesa z VII wieku. Budynek w tle osłania bazylikę z kolistymi filarami zachowanymi do wysokości 4 metrów, odkrytą przez polską misję. Cytadela dongolańska była otoczona fortyfikacjami zbudowanymi na przełomie V i VI wieku. Archeolodzy odsłonili basztę zachowaną aż do wysokości powyżej 8 metrów. Kościół o kolumnach granitowych, który pełnił rolę katedry. Krótka przerwa na obiad. W sąsiedztwie znajdują się tereny muzułmańskiego cmentarza z kilkunastoma budowlami grobowymi zwieńczonymi kopułami. Są to grobowce sufich. Sufi to asceta i mistyk muzułmański. A to zwykłe muzułmańskie groby.